Niech panom darzy was pokojem uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. I wszystko zaczyna się od tej odpowiedzi: kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Kiedy za chwilę spojrzymy na życie i działalność zarówno świętego Piotra, jak i świętego Pawła, to będziemy mogli zobaczyć, że to jest kluczowe i to jest najważniejsze, i to było tym, co sprawiło, że dzisiaj są tymi wielkimi świętymi, wielkimi apostołami, których wspominamy i którzy są filarami, fundamentami Kościoła. Kim jest Jezus? To pytanie, które dzisiaj zadaje sam Pan Jezus swoim apostołom w okolicach Cezarei Filipowej, czyli na pewnym uboczu, ale jednocześnie i w miejscu. Pogańskim. To nie jest pytanie, które pada w jakiejś synagodze, czy może w świątyni jerozolimskiej, w takich dobrych, przystępnych, pobożnych warunkach. Oni są zupełnie gdzie indziej, byśmy powiedzieli, na jakichś rekolekcjach, na jakimś uboczu, na jakiejś pustyni, ale również w otoczeniu mało pobożnym, po to, żeby powiedzieć to, co najważniejsze, żeby zapytać się o rzeczy najważniejsze, kto jest moim Panem. No i ta pierwsza. Pierwsze pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, i tu jest łatwiej zawsze odpowiadać. Nie? Za kogo uważają ludzie Jezusa, kim jest Jezus? Możemy sięgnąć do encyklopedii, możemy sięgnąć do Wikipedii, możemy sięgnąć do różnych opracowań różnych filozofów, różnych teologów, różnych znanych ludzi, nawet kultury. Kim jest Jezus? To jest zdecydowanie prostsze pytanie, takie ankietowe, takie socjologiczne. Ale potem pada to kluczowe pytanie i do apostołów, i do każdego z nas. A wy za kogo mnie uważacie? I tutaj odpowiada Piotr. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Może my już nie czujemy wagi i tego pytania, a jeszcze bardziej tej odpowiedzi, ale myślę sobie, że samego Piotra i apostołów to zaszokowało. To, że Ty jesteś Mesjasz, to jeszcze rozumieją Mesjasz, czyli namaszczony, pomazaniec, ten, który ma przyjść. Ale Piotr mówi syn Boga żywego. Jeśli jedyny Bóg ma syna, to znaczy, że mamy już dwóch Bogów, gdzie jest ten słynny monoteizm izraelski, ta obrona tego, że jest tylko i wyłącznie jeden Bóg i nie ma innych. A tu nagle Piotr mówi, Ty jesteś syn Boga Żywego. Nasz jedyny żywy, prawdziwy Bóg ma syna. I teraz ten syn tutaj jest przede mną, jest spodziewanym mesjaszem i jest człowiekiem. Czyli widzimy, ile jest treści w tej odpowiedzi, ale jednocześnie, ile jest trudności w tej odpowiedzi. Dlatego Pan Jezus mówi. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew. To znaczy, sam tego nie wymyśliłeś, żaden człowiek nie, nie byłby w stanie tego wymyślić. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie, właśnie On ci to objawił i On sprawił, że ty potrafisz to odczytać. Dlatego jesteś gotowy do tego, żeby zostać podstawą, właśnie filarem Kościoła tego Kościoła, który zakładam. Bo masz dobry kontakt z Ojcem, potrafisz Go słuchać, potrafisz usłyszeć, a potem to, to, co usłyszysz, przekazać dalej. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, czyli skała i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą. No właśnie te bramy piekielne, ciągle myślimy, że to jest jakaś walka dobra ze złem, właśnie Boga z szatanem, ale popatrzmy, że bramy piekielne właśnie to są te bramy Otchłani, bramy Szeolu, bramy Hadesu, czyli bramy śmierci. To jest ważne, żeby zobaczyć, że Kościół to jest życie i życie wieczne, ale jest wróg, który jest przeciwny życiu wiecznemu, życiu pięknemu, życiu pełnemu miłości i dobroci. Właśnie to, jest, to są te bramy piekielne. Kościół jest za życiem i teraz trzyma opór przeciwko śmierci i grzechowi. Właśnie które próbują wedrzeć się w życie człowieka i nas pognębić, i nas pokonać. To jest ta pierwsza, podstawowa, najważniejsza odpowiedź, którą daje Piotr. Kiedy patrzymy na życie Pawła, właśnie tego nawróconego Szawła. widzimy również to spotkanie pod Damaszkiem: no, Panie, kim jesteś? Kim Ty jesteś? Odkrycie, kim jest Jezus w moim życiu. A potem no, dzieją się już rzeczy niesamowite. Jeden i drugi doświadcza trudności, i jeden i drugi w tych trudnościach pozostaje nieugięty, wierny, byśmy powiedzieli niezłamany. Te trudności ich nie złamały, nie sprawiły, że porzucili swoją wiarę, porzucili misję, porzucili Chrystusa. Potrafią właściwie to wszystko odczytywać. W pierwszym czytaniu, we fragmencie z Dziejów apostolskich, mamy ten fragment, kiedy Piotr jest w więzieniu. Właśnie spodobało się to Żydom, to, to znaczy prześladować apostołów, kiedy właśnie zginął Jakub, brat Jana, to im się podoba. Widzą też, że można iść dalej, że tu żadne gromy z nieba nie stąpiły, dlatego aresztują również i Piotra i osadzają go w więzieniu, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Ale tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć Piotrowi, to nie jest ta pascha, podczas której odejdziesz. No, słowo pascha, czyli przejście. Bóg mówi, słuchaj, to nie jest ta pascha, to nie jest ten moment Twojego przejścia z tego świata do wieczności. To kiedyś nastąpi. Będziesz miał swoją paschę, będziesz miał swoje przejście, ale to nie jest ten moment. Nie oni będą o tym decydować, ale ja, Bóg, będę o tym decydował. To jest to, co Chrystus powiedział Piotrowi: Kto inny cię opasza i poprowadzi, gdzie nie chcesz, ale tym kimś innym będzie Bóg, którego wolę Piotr ma pełnić. Więc to nie jest ten moment śmierci. To jest ten moment, kiedy Bóg pokazuje swoją potęgę, otwierając to więzienie i wyprowadzając Piotra na wolność, po to, żeby zobaczył, że nie ci ludzie decydują o jego życiu, ale sam Bóg o jego życiu decyduje. U Pawła dzieje się podobnie, co jakiś czas jest jakaś trudność, ale on opiera się na Bogu. Jak sam zresztą mówi, w pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. Ma świadomość pewnego opuszczenia, że no właśnie człowiek jest zawodny że tutaj, na Ziemi, jeśli pokładamy tylko i wyłącznie nadzieję w człowieku, możemy się rozczarować. To słynne zdanie Jeremiaszowe, no, że przeklęty mąż, który nadzieję pokłada w człowieku. Więc Paweł pokłada nadzieję w Bogu. Pan stanął przy mnie. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swojego Królestwa Niebieskiego. Wszystko, co robili, wszystko, co mówili, wszystko, jak działali, cała ich intensywność, zaangażowanie, właśnie ta siła, którą mieli, bierze się z tej odpowiedzi, którą Piotr daje w Cezarei Filipowej. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Oby i w naszym życiu objawiały się takie momenty, kiedy mówimy Bogu, kim On jest, ale tak naprawdę odkrywamy w naszym życiu. Kim jest Bóg dla nas i dzięki temu jesteśmy w stanie przejść przez to życie, doświadczając tutaj i pięknych, i wspaniałych momentów, ale również będąc umocnionym na momenty trudne, mając świadomość tego, że tutaj w tym kościele mamy pełnię łaski i w tym kościele mamy również te bramy, które są na tyle mocne, że i śmierć, i grzech nie są w stanie się do nas dobić. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.